Odebrałam właśnie sobie kawkę. Nowy smak gingerbread, czyli pierniczek imbirowy, i jedziemy na zakupy. Witajcie w kolejnym dniu i w kolejnym vlogu. Dzisiaj to będzie taki film, troszkę przegląd sklepów. Przegląd sklepów, taki świąteczny przegląd sklepów. Ogólnie planowałam taki film o kalendarzach adwentowych. Teraz jest taka tematyka świąteczna, to chciałam Wam ogólnie pokazać, co tam takiego fajnego jest w sklepach, fajnego, co będę uważała, że jest fajnego, nie wiem, ładnego. Jeśli chodzi o taką tematykę świąteczną, to chciałabym Wam pokazać. I ten vlog troszkę jest tak jakby przy okazji też, bo mam kilka takich rzeczy, za którymi się chciałam rozejrzeć po sklepach. Powiem Wam, że dawno, już dawno, nie pamiętam kiedy naprawdę chodziłam tak, żeby zrobić taki dzień nawet, znaczy nie, nie cały dzień, bo już jest popołudnie, ale ogólnie taki czas, żeby po tych sklepach sobie pochodzić, zobaczyć, co tam jest ciekawego i w ogóle. Nie mam ostatnio w ogóle na to czasu i dzisiaj tak się zebrałam w końcu, żeby zorganizowałam sobie też takie popołudnie. Damian odebrał dzieci ze szkoły, pojechał też z Antosiem do fryzjera, a ja zamierzam właśnie się przejść do kilku sklepów, między innymi do HomeSense, i właśnie spojrzałam, że dobrze stanęłam, to całkiem przypadkowo, możecie wierzyć lub nie, tutaj widać w rogu nawet logo tego sklepu, do którego za chwilkę wejdziecie ze mną. Nie byłam w tym, po prostu w tym sklepie wieki, jak to się mówi, nie pamiętam kiedy. Tam też chciałam sobie zobaczyć kilka rzeczy, takich, wiecie, do domu i takich po prostu, które, za którymi się chciałam rozejrzeć w różnych sklepach, bo po prostu mam plan kupić te rzeczy. Także zabieram Was ze sobą, to będzie taki świąteczny vlog. Jak będą kalendarze adwentowe, to będą kalendarze adwentowe i takie inne też świąteczne rzeczy. Aha, jak ktoś jest na tym kanale nie po raz pierwszy, a ogląda mnie od jakiegoś czasu, to może być zdziwiony tą dzisiejszą fryzurą, bo mam grzywkę, czyli inaczej niż na poprzednich filmach. I ja miałam grzywkę wcześniej też, tylko że po prostu ostatnie, naprawdę bardzo długo już, nie układałam jej w ogóle, podpinałam ją cały czas, także nie pamiętam kiedy na ostatnim filmie byłam z grzywką, że nawet teraz jak włączyłam kamerę, to się tak jakoś dziwnie czuję, mówiąc do tej kamery i widząc się z tą grzywką, bo wczoraj byłam u fryzjera i po prostu, no mówię, tak jakoś się sama nie mogę przyzwyczaić, bo tak dawno już po prostu nie miałam tej grzywki. Dobra, to taki mały update a propos mojej fryzury. Idziemy do sklepu i zrobimy taki świąteczny przegląd sklepów. Bombek, bombeczek, po prostu bardzo dużo. O, jaki śliczny ten mikołajek jest. Piękny. A tutaj jakie piękne mikołaje też, o. Takie do postawienia. No i powiem Wam, że dla wszystkich fanów kul, to kul tutaj jest mnóstwo. I one są dodatkowo nakręcane, czyli jeszcze grają. Słyszycie, jak to pięknie gra? Mikołaj z reniferkami. Śliczne. O, a ta jaka piękna. Śliczna. To jest też bardzo ładne. Taki Mikołaj w aucie. Kula. Świąteczny gingerbread man, ale fajne. A tutaj dla wszystkich fanów dziadków do orzechów. Jest ich naprawdę spory wybór. No i kule, 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 kule. I so, prawie wszystkie są grające. Ta jest bardzo ładna z dzieciątkiem. Tu kolejna piękna taka z dzieciątkiem.
te dziadki do orzechów grają. A, i się ruszają jeszcze w ogóle. Tutaj, jeśli chodzi o kalendarz adwentowy, to są taki o, z szufladkami w kształcie sani i można sobie włożyć jakieś czekoladki samemu. A tutaj mamy świece świąteczne. Tutaj zawsze był duży wybór świec właśnie. Ta jaka świeczka w kształcie buta. O, i tutaj wszędzie mamy świeczki. Świeczka, w kształcie choineczki. I też świeczka. Świeczki ustawione są kolorami. Tutaj kolejna partia. To wszystko świeczki. Te są super. To są takie w kształcie kubka do kawy. I to jest w ogóle pistacjowe latte. I dosłownie tak pachnie, jak pistacja i kawa. I tu kolejna półka ze świeczkami i zapachami, a tutaj mamy znowu kolory takie czarne, szare. Ostatnia półka ze świeczkami. Idziemy szukać świątecznych rzeczy. Ale naprawdę, jeśli szukacie fajnej świecy, to HomeSense jest po prostu mega wybór. A tutaj coś, czego jeszcze nigdy nie widziałam, to jest, wiecie co, do grzanego wina. Jak są takie kule czekoladowe do zalewania gorącym mlekiem, żeby zrobić gorącą czekoladę i z nich wylatują pianki, to tutaj jest mulled wine. Zalewa się tą kulę w szklance gorącym winem czerwonym. Tutaj w przyprawach już czytałam, jest ziele angielskie, goździk, anyż, jakieś tam trochę jeszcze jakieś inne i mamy takiego grzańca. Taki prezent do wina na gorąco i to kosztuje 6,99. A tutaj jak ładnie zapakowane herbatki w bombki o różnych smakach. Earl Grey, coś co lubi Damian. Takie fajne, duże ciacho. Świąteczne kubeczki. To jest, słuchajcie, świetne, tylko no chyba trzeba mieć bardzo duży salon, żeby coś takiego zawiesić. Ale duża skarpeta. Tu jesteśmy na dziale poduszek, bo właśnie szukam też jakichś poduszek do kanapy, znaczy na kanapę, ale piękna, wiecie co, ona jest taka, ona jest cała taka haftowana, bardzo ładna. I chodzi o tematykę świąteczną, to jeszcze coś takiego. To jakaś śmieszna. Tutaj jest też taka, to nie jest co prawda tematyka świąteczna, ale chciałam wam pokazać, że bardzo ładne są te poduszeczki, takie, to wszystko jest takie haftowane, widać. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj takie ciasteczko, poduszka, ciasteczko. Ta jakaś liczna. Tu jest jeszcze taka podłużna. Piękna. Ale śliczne stroiki. O. Tu też takie, do lampek. I te świeczniki, bardzo ładne. Super, na stół takie. Tutaj też takie na świeczkę, to jest taka szklanka jakby. O, a tutaj jest kalendarz adwentowy ze świeczkami takimi, o,
i on kosztuje 4 funty. To jest też bardzo ładne. O, a tutaj jest coś, czego ostatnio szukałam. Na te moje dynie, takie co pokazywałam Wam na stole, jako ozdoba, taka na jesień. Tam miałam dynie i kasztany i szukałam właśnie jakiejś takiej tacy. Idealnie coś takiego. Jest w kilku rozmiarach, są też do tego podstawki, ale ja nie będę kłaść podstawek do takich szklanek, bo ja mam. A to kosztuje 6 funtów. To taca. Tu są jeszcze mniejsze, ale te mniejsze chyba będą za małe. To będzie miało lepszy efekt. Tutaj taka latarenka, przed dom na przykład. Taka przy drzwiach to w sumie można by było postawić. No, bardzo fajna ozdoba. I to kosztuje, no, 100. Tutaj mamy coś takiego. Takie jakby wesołe miasteczko. I to kosztuje 130 funtów. A tutaj mamy świąteczne poduszki. I muszę powiedzieć, że nawet zaskoczona jestem, że takie fajne. Ta 9 funtów. Tu taka śmieszna, nawet jest taką kieszenią. List do Mikołaja. A tu jest taki Mikołaj. Ta jest fajna, ale przypomina mi trochę dywan. Szczerze mówiąc, ona z takiego materiału, z jakieś były dywany, wiecie, w takie wzory. Ale te są też świetne, muszę powiedzieć. Ona jest taka... taka złota, o, może teraz będzie lepiej widać. Tak się mieni ładnie i ta też. Bardzo ładna. O, ta mi się podoba. Ona ma takie te choinki wyszywane. I z takiego jest, takiego pluszu jakby. Bardzo ładna. I w końcu znalazłam kalendarze adwentowe. Ale niewiele ich jest jak na razie. Tutaj są 24 maseczki do twarzy i to kosztuje 12,99. A tutaj znalazłam 24 dni na jakieś małe wódki tutaj są. One są po ile? Nie wiem, nigdzie nie widzę pojemności tych wódek, ale jakieś to są takie malutkie buteleczki. No, ale taki kalendarz adwentowy z wódkami. 24 dni picia w małych ilościach oczywiście. Ale to jest fajne. Taki Mikołaj na drzwi. To kosztuje 12,99. Świetne to jest. A tu jakie słodkie figurki. Zastanawiam się, czy nie wziąć sobie taką na przykład do łazienki, na półkę. Na dole, taka jak jest łazienka do gości. Bardzo ładne. A, to się tak nakręca, słuchajcie. Tak, i wtedy to jedzie. Tu jestem zaskoczona w ogóle ceną tych bombek. To jest szklana bombka i ona kosztuje 1,59 funta. Bardzo ładna. Ja co roku dokupuję jakieś bombki. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona, że tutaj są takie tanie. Chyba skuszę się na te bombki. Ale to jest
Thank you.